chyba jedyne, bo przynajmniej nie znamy widokówek z kozakami. Ja już część rozdałem, także, ale nie było jeszcze okazji o tym mówić. Jest jedno wejście do proboszcza i zaraz tylko jeszcze kilka słów opowiem o samych widokówkach, ponieważ wszyscy je już mam jeszcze panu Stojanowskiemu, prawda? Ja, jetzt erfolgt auch die Übergabe der Ansichtskarten, die wir schon alle kennen. Wir hören jetzt auch ein bisschen mehr davon. Wahrscheinlich sind das auch die einzigen Ansichtskarten von euch. Es gibt Widokówek 5, one są darmowe oczywiście. Na tej widokówce mamy panoramę kozaków namalowaną przez pana Bronisława Iśkowa, brata pana Adama. Tak jak zapamiętał kozaki w 1945 roku, jak wyjeżdżali stamtąd. I obecnie zrobioną panoramę, czyli widzimy, że no naprawdę on oczywiście przyjeżdżał tutaj i szkicował to, ale no to jest pewna jakby taka ten widok malowany z sentymentem, z miłością do tego miejsca, z którego pochodził. I ta panorama jest Pyżana dla budynku. Tak, i tą panoramę widzieliśmy, jak byliśmy w Pyżanach dla budynku. Cały budynek. Namalowana. Also, die erste Ansichtskarte stellt die Panorama von Kozaki her, die von Herrn Bronisław Iśków, dem Bruder von Herrn Adam Iśków, gemalt wurde. So wie er die Kosaki in Erinnerung behielt von dem Jahre 45, als er in der Familie ausgereist ist. Da gleichzeitig sehen wir dort ein heutzutage gemachtes Foto. Und zum Bild muss man noch sagen, dass man so zweifelsohne die Liebe, das ganze Gefühl erkennen kann, mit dem es gemalt wurde. Und dieses Gemälde ist auch an einem Gebäude, irgendwo an einer Wand in Pyżany zu sehen, also in dem Doppelturm. Jeszcze o tych czterech pozostałych widokówkach kilka słów. Są na tych widokówkach widoki i Pyżan, i Kozaków, i ludzi pochodzących też z Kozaków. Zu den vier weiteren Ansichtskarten, insgesamt gibt es fünf, kann man dort sowohl Pyżan als auch Kozaki sehen und dazu noch die Menschen, die aus Kozaki kommen. Większość z nas już te widokówki dostała i chciałbym, no, żeby je wysłać stąd, ze Złoczowa. Będzie okazja jutro czy pojutrze kupić znaczki. Wysłać do znajomych i rodziny. Napisać, a potem już jednym ciągiem wysłać. Und es wäre schön, wenn man die Postkarten eben, die wir verteilen, natürlich umsonst, von hier oder von Dörnerschen verschicken könnte. Wir stellen auch Briefmarken zur Verfügung. Mamy tutaj na sali dwie osoby, które są związane z kozakami i przy każdym praktycznie przyjeździe w te rejony, no, są dla nas ludzi, którzy przyjeżdżają z Polski, jakby przewodnikami po dawnych kozakach. Są to pan Stefan Kozak, od którego zresztą rodu sama nazwa powstała, Kozaki, i pan Zbigniew Stojanowski, który też urodził się na kozakach i stamtąd pochodzi. To są tacy strażnicy Teksasu. To strażnicy polskości. Es gibt ja unter uns zwei Menschen, die mit Kozaki besonders verbunden sind und die uns immer hier durch die Gegend oder durch die einmal gewesene Gegend als Reiseführer leiten. Und das sind Herr Stefan Kozak, von dessen Geschlecht sich der Name des ganzen Dorfes herleitet. Und Herr Zbigniew Stojanowski, der auch hier geboren ist und hier kommt. Poprosić panów, żeby nam opowiedzieli. Po 14 chcielibyśmy pojechać, będziemy mieli autobus. Będzie można, kto będzie chciał z nami pojechać, może wsiąść do autobusu, ponieważ są miejsca. I jeśli można panów prosić, żeby nam pokazali też kozaki. Ale mamy jeszcze godzinę, tak żebyśmy mogli jeszcze o kozakach, czy o państwa życiu. I do mnie jeszcze się. Problem jest, że nie ma białych krzyżów, tylko są same kozaki. Same kozaki. To jest księdze, no, na razie. Dziękujemy bardzo. Przez telefon się kontaktujemy. Dobrze.